Nasi uczniowie już 12 marca, czyli zarówno 12 dni od momentu, kiedy przyszli do szkoły, pojechali na pierwszą wycieczkę. Ale nie pojechali na zwykłą wycieczkę. Pojechali na wycieczkę do dużego centrum handlowego, które pozwoliło zakupić im stroje do nauki pływania, bo udało się nam zorganizować dla nich darmowe wejście na basen. Ale wówczas nikt z nas nie pomyślał o tym, że przecież oni nie mają tam w czym pójść. I to był pierwszy taki sygnał dla nas, że kurde, to coś, co dla nas jest takie normalne, idziemy na basen dla polskich dzieci. I wtedy któryś z polskich dzieci zapytało mnie, a dlaczego, proszę pana, oni dostają to za darmo? Dlaczego? Przecież my nie dostajemy. No, ja go pytam, a powiedz mi, jak ja bym ci powiedział, że jutro pójdziesz na basen, to co byś zabrał na ten basen? No, on mówi do mnie, ręcznik, kąpielówki. Ja mówię, a skąd byś to zabrał? No z domu, no z szafy bym wyjął. Ja mówię, no widzisz, bo ty masz szafę. A wielu tych dzieci, które przyjechały, nawet nie mają swojej szafy. Oni są w jednej walizce i nie znajdą w niej ręcznika i nie znajdą w niej kąpielówek. Więc zobacz, oni nie mogliby pójść z tobą na basen, mimo że mieszkają obok ciebie. I to był taki moment, kiedy on popatrzył na mnie i mówi, no tak, ja przecież o tym nie pomyślałem.